Dzisiaj staraliśmy się pokazać te niepełnosprawności, które wymagają tego szczególnego zaopiekowania w czasie podróży. To znaczy tego, że osoba, która nie widzi, będzie potrzebowała innej pomocy, szczególnej, będzie wymagała osoba, która porusza się na wózku, też innej pomocy i jakiej. To wszystko omawialiśmy sobie przy wsiadaniu, przy wysiadaniu, przy tym pierwszym kontakcie. Jak zapytać, żeby nie urazić, to też jest ważne. Gdy już ktoś współpasażerów bądź kierowca wyjdzie mi pomóc, no to najczęściej pomoc wygląda w ten sposób, że osoba niewidoma łapie się za łokieć przewodnika, przewodnik idzie no mniej więcej pół kroku z przodu, potem już w autobusie powinno to wyglądać w ten sposób, że jeżeli chcemy posadzić taką osobę na jakimś miejscu, to podprowadzamy taką osobę pod to miejsce, przewodnik kładzie rękę na oparciu, ja wzdłuż tej ręki, której się trzymam, jadę do oparcia, no i wtedy wiem, że tam mam miejsce wolne. Mieliśmy kontakt z osobami z różnymi dysfunkcjami wzroku, słuchu, to omawialiśmy, ale też i poruszania się. Sami mieliśmy okazję usiąść na wózki, zmierzyć się z tą problematyką i tak naprawdę zrozumieć, jakie potrzeby czy jakie trudności ma ta osoba, która czy to nie widzi, czy ma problem z przemieszczaniem się, zajęcie miejsca. Nawet prowadziliśmy szkolenie trochę w ekstremalnych warunkach, bo jeździliśmy autobusem, ćwiczyliśmy hamowania, nie dotykać wózka bez zapytania się, laski też nie można dotykać. Byliśmy uczeni, jak wskazać miejsce do siedzenia, żeby taka osoba komfortowo i bezpiecznie te miejsca mogła zająć. Jest to potrzebne. Tak, i dobrze by było, żeby to było szerszemu gronu przekazywane. Ja się staram tak, takim osobom bardziej pomóc. Też zostało to uczulone, że nie na siłę do takiej osoby podchodzić, tak, tylko trzeba najpierw zapytać, najpierw trzeba popatrzeć na taką osobę, co można zrobić. Dzisiaj spotkałem się z taką dużą otwartością, z taką empatią, z takim po prostu zwyczajnym ludzkim podejściem, które cenię sobie najbardziej, że kierowcy, którzy dzisiaj byli na szkoleniu, no, dali takiego mi też poweru, takiej chęci do dalszego takiego szkolenia i widzę w tym sens, że nie było to po prostu szkolenie, na które ktoś im kazał przyjść, że zrobiło się naprawdę tak i miło, ale nie o to chodzi, że zrobiło się miło, bo zrobiło się tak uczciwie, szczerze, była ta wymiana myśli, ten kontakt, ta chęć do ćwiczeń. Myślę, że można powiedzieć, że to dobry dzień i dobre szkolenie dla obydwu stron. Ja też się sporo nauczyłem.